Dzisiejsza bitwa idealnie pokaże, kiedy Type 5 Heavy tak naprawdę ma sens, bo tutaj odpowiedź jest naprawdę bardzo prosta. Po pierwsze, kiedy rzuca nas na 8 tier i po drugie, co najważniejsze, kiedy rywale nas ignorują. Moi drodzy, ja jestem Multi i dziś witam was w bitwie na japońskim czołgu ciężkim 10 poziomu na mapie Westfield. Japońskim czołgu z trollem, bo na Type 5 Heavy mamy dwa działa do wyboru. Ja pokazuję tutaj bitwę z działem, które bije za ewidentnie więcej, ale jednak stosunkowo rzadko. Jest to, moi drodzy, działo 152 mm, które zadaje średnio 900 uszkodzeń przy penetracji, ale tej penetracji jest na tyle mało, że żeby przebić faktycznie trzeba przywalić zwykle w bok albo w tył przeciwnika. Penetracja w okolicach 200 to jest, wiecie, no na ósemki idealnie, na dziewiątki też czasami styknie, ale na dychy już słabo, tak jednak w takich sytuacjach jak tutaj wystarcza. W tej bitwie zobaczycie mnóstwo takich pocisków, mnóstwo takich strzałów, gdzie naprawdę no aż nie można się nie uśmiechnąć. Ale to nie zmienia faktu, że ja ubolewam, że Wargaming popatrzył na ostatnio E75, na S100, na ST1, ISA4, ale nie spojrzał w ogóle na Type 5 Heavy. Tak jakby problemu nie było. Ja nie wiem, czy Wargaming to nie widzą, że japońskie czołgi to są tak troszeczkę olewane, że za bardzo im się dostało w przeszłości. Przecież kiedyś Type 5 Heavy były normalnością w randomach. Po prostu gracze grali tym, bo się opłacało, bo było warto. Bo czołg prezentował jakość. Teraz nie prezentuje jej i ciekawy jestem, czemu po prostu dalej ten czołg jest tak ignorowany. I okej, takie strzały jak ten mogą sprawić, że nagle ktoś pomyśli, ale przecież ten czołg jest zarąbisty, bije po 1000. Zobaczcie, jak rywale się do nas odnoszą. Oni nas ignorują, w ogóle mają nas gdzieś. Nikt prawie w nas nie mierzy. Ta E5, okej, spogląda na nas, ale ona wali bez golda w wieżyczkę. To o czym my tu mówimy? O czym my tu mówimy? Walą do nas 8 tiery. Jeżeli rywale się obracają, zobaczcie, E5 weszło w bok. 400, jak pancer 1000. I nam pół HP już spłynęło. Wystarczyły dwa strzały. HP prawie nie ma. A wiadomo, że wcześniej to nas waliły albo czołgi, które nie są na goldzie, albo są bardzo niskiego poziomu. Więc normalnością jest, że każda dycha prawie w tej sytuacji, grając na wieżę, by odbijała. Mówię o ciężkich, bo porównujmy ten czołg sensownie do innych ciężkich, tak? Gdyby tutaj wyjeżdżał IS-4, to byłoby może nawet i więcej rykoszetów. Gdyby tu wyjechał Lewandowski, też byłyby rykoszety, prawda? A my jednak wciąż mamy ten wielki garnek, który dodatkowo nas, że tak powiem, odsłania. Ale robimy te strzały teraz, no taki realniejszy, za 300 wemila. Ja od razu powiem, że ja Type 5 Heavy gram prawie tylko w tej konfiguracji z trollem, bo często mnie o to prosicie na live'ach. I okej, fajnie jest przywalić za 900, ale realnie patrząc, to działo jest na tyle niecelne, ma celność w okolicach 0,5 na 100 metrów i na tyle długo celuje, prawie 3 sekundy, że no takie strzały nie są normalnością w większości bitew. Tutaj, w tych nadzwyczajnych warunkach, gdzie rywale nas no perfidnie olewają. Walimy jak do kaczek, bezbronnych kaczek. No i te strzały są. Są robione bardzo często. I ta bitwa w ogóle odsłoniła nas nasz taki problem. Padający regularnie magazyn amunicyjny. Uwierzcie mi, że to co się stało tutaj, ten magazyn, który padł, to jest normalność. W tym czołgu magazyn pada non-stop. No i takie strzały, co nie? Wiecie, że to nie jest rzadkość? Ten strzał, taki za zero z HEK-a, ja tak mam non-stop, no bo wiadomo, że jak masz kiepską celność i walisz z HEK-ów jeszcze, to często wchodzi przykładowo w gąski. To za 10, za 20. W działo często wchodzi za 0. Takie sytuacje naprawdę zdarzają się regularnie i od razu mówię, że nie ma nic bardziej irytującego niż taka świadomość, że w końcu mu przywala, odegram się. Ładowałem 100 lat, ten czołg ładuje prawie 20 sekund. W końcu wyjadę i przywalę, a tutaj takie strzały z dupska, prawda? No bez uszkodzeń. To jest naprawdę mega bolesne, bardzo irytujące, no ale jednak co ten Emil odwala, to ja po prostu, no, patrzę na tych graczy, mówię, czemu ja takich nie dostaję? Ucieka tym Emilem dupą, ale zobaczcie jak.
on jechał szczerym polem, mógł pojechać tutaj między budynkami, to on gdzieś tam, kurde, jechał szczerym polem, a my wyjeżdżamy teraz na dwulfowca i z 3-2 dostaję w dupsko za 830, prosi się o pożar. Kiedy mamy tak potężny kaliber i jeździ do tego haeki, to przecież szansa na takie pożarki jest ogromna. Jestem przekonany, że teraz mogliśmy mu uszkodzić coś. Uszkodzenie krytyczne. No, szkoda, że nie pożar, ale przypuszczam, że coś tam mu się w czołgu zepsuło, związanego z silnikiem, zbiornikami. No i moi drodzy, mamy na koncie prawie 8000 uszkodzeń. Okej, fragów mało, ale i liczba tych strzałów po 1000 budzi respekt i sprawia wrażenie naprawdę czołgu mocnego, ale to jest bardzo ważne. Trzeba wiedzieć, że rywale naprawdę trafili się wyjątkowo, wyjątkowo słabi. I czekam, moi drodzy, na wasze komentarze, czy według was Type 5 Heavy zasługuje na poprawki, podobnie jak otrzymało E100 i tak dalej. Czołgi super ciężkie, ja tak nazywam dla siebie i dla was, mam nadzieję, że każdy wie, o których mowa. Czy ten czołg po prostu powinien tutaj dostać jakieś wzmocnienia? Ja uważam, że przede wszystkim powinno się dać mu takie jedno, chociaż normalne działo, które miałoby dużo penetracji, dużo uszkodzenia i po prostu wyróżniało go na tle konkurencji. Pancerze dodawać? Czy ja wiem, czołg jest twardy, jeżeli rzucę go na niskie tiery i wiadomo, gold go z drugiej strony dziurawi. Ale gdyby tu dać naprawdę fajne działo takie, że chcesz korzystać, że chcesz tym grać, to by było coś pięknego, penetracja na przykład 315, damage z 800-700, coś takiego wydaje mi się byłoby spoko, no ale na razie nie ma nic takiego w planach. Także obserwujmy sytuację i czekam na wasze komentarze. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia, piąteczka, cześć!